Nie no, ale tak serio. Jeżeli widzicie miniaturkę tego pokroju i mapa się nazywa tak, jak się nazywa, no to może spodziewać się co najwyżej jednego. Tego, że będzie dzisiaj naprawdę dziwnie. A żebym nie zwariował totalnie, to zostawcie łapkę w górę, a my lecimy z kolejnym filmem na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie. Przypominam się, zawili łapkę w górę i co? I odpalamy tą mapę, która kosztuje na marginesie 23 zł. Bez grosza. Dobra, pobieram tą mapę i za bardzo nie wiem, czego się spodziewać, więc myślę, że niespodzianka będzie chyba spoko, o ile lubię niespodzianki, bo nie każdy lubi niespodzianki. Tworzymy świat i uwaga, to się stanie teraz. Na naszych oczach powstanie świat, który był tak dziwnie nazwany. Okej, jesteśmy dziś w Bedrocku w ogóle. Nie wiem, czemu mi widać naszej ręki. To jest dziwne i w ogóle można... Zaraz, wy to widzicie? Nie dość, że można rozwalić Bedrocka, to jego niszczenie, tak samo drzwi i wszystkiego, zaczyna się od największego stopnia zniszczenia do aż najmniejszego. Rozumiem, że wszystko tutaj będzie pogmatwane. Więc dobra, mamy ja... Skrzynia w ogóle jest tak mała, no dobra, ale mamy jabłko. Mamy wykrojoną dynię, która ma na sobie Curse of Vanishing, chyba tak to się nazywa. A tutaj jest obsydian, który... Nie wiem, czy można zliczyć ręką, ale można by się tego spodziewać po mapie, która próbuje łamać wszystkie możliwe zasady nam znane. Nie, ale wiecie co, tak to niszczy, trochę może jednak się nie da. Szkło da się niszczyć, dobra. W piecu nic nie ma, tu jest crafting, no crafting jak crafting. Zaraz, złote jabłko? Ale nie mamy... Aha, okej. Dobra, więc wychodzimy i wow. Słuchajcie, tam w tle widzę dużego bałwana. Niebo jest jakieś takie... W ogóle te chmury są jakieś tak... Czy to jest emotka na chmurach? Tu jest ewidentnie emotka na chmurach. Okej. Okay. Na razie wszystko wygląda dziwnie. Zaraz, co to ma być? Czy to jest kurczak pillager? Chyba tak. Chyba to jest kurczak pillager. Tam jest jakaś wielka owca. Dobra, na spokojnie. Wszystko będziemy mieli okazję zbadać. Weźmiemy sobie diamentowy miecz, który w ogóle jest zestakowany. Aha. Tam jest kolejna emotka. I te wielkie bałwany. Ej, zaraz, tam jest jeden wielki bałwan. No dobra, więc zbadamy sobie ten świat. I co tam lata? Nie wiem. Ale nad nami jest krowa, do której jest jakiś most zbudowany chyba. Okej. Okay. I ten bedrock. Ej, jest prawda, że to nie jest bedrock. Nie no, cursed bedrock. No to jedna... Ojoj, co się dzieje? Ojoj! Czy to jest świnia Blaze, która we mnie rzuca śnieżkami? Okej. Okay. I dziwny enderman, który atakuje, ja się na niego nawet nie patrzę, czy tylko mi się wydaje chyba... Nie, ej, nie, dobra, ej, słuchajcie, bo mamy przypał, mamy przypał, mamy przypał, mamy mocny przypał. Dobra, do domu, do domu, do domu, do domu. Ojoj, ojoj. Ej, ta mapa jest trudna do przetrwania w ogóle. Ej, ten miecz mi się zniszczył. Zaraz, co z moim mieczem? Że ja go miałem przed chwilą. Dosłownie, chwilę temu to był. O, wielki bałwan mi pomaga. I on podpala tą świnię, rzucając śnieżkami. Dobra, tutaj jest naprawdę, słuchajcie, dziwnie. Ja mam pomysł. Zczekujemy stąd i biegniemy dalej. Po prostu spróbujemy stąd odbiec i zobaczyć, jak daleko możemy dobiec i co się stanie, a przed nami już widzę krainę bananów. No nie. Dobra, to jest naprawdę bardzo dziwne. Czy tam jest chodzący dom? Tam jest chodzący dom! O co chodzi? Ej, tu jest diament! Tak po prostu sobie leży. Ej, nie, to nie... Co? To był jakiś mob? O nie, ten pająk tam, okej. Okay. Pośmiewam, że do domu ruszającego się. Czy do tego domu da się wejść? Nie, nie, nie da się wejść. To jest po prostu chodzący dom. Okej. Okay. Trawa jest odwrócona w ogóle! Okej. Okay. O nie, 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 nie popatrzyłem się na ciebie, prawda? Nie, nie popatrzyłem. Dobra, ej, ja uciekam od tego Endermana, bo ja nie wiem, co on mi może zrobić. I tam uciekamy pomiędzy pająkami do odwróconej wioski, tak jakoś widzę? Dobrze, że pająki w Minecrafcie wyglądają jak pająki w wersji light. Teraz zacząłem to doceniać. Co to jest? To jest świnia villager? I to jest, skacząca głowa slajma. Nie, nie, znaczy skacząca głowa villagera. God damn it! Ej, czy to się da w ogóle zabić? Da się. Okej. Okay. Tutaj mamy emeraldy, które nie wiem po co nam mogą być. Jest bardzo puchata owca, która ciekawe, jaka będzie po ostrzyżeniu. Niestety nie mamy żelaza, żeby się dowiedzieć. Tutaj mamy za to kolejny diament. Mamy już dwa diamenty. Ej, słuchajcie. Ej, co jest? To myślę, że to jest zwykłe drzewo? Co? Ej, come on! Byłem pewien, że to jest zwykłe drzewo. To też pewnie nie jest zwykłe drzewo. To nie jest zwykłe drzewo. Tu nie ma zwykłych drzew. Jak ja tutaj mam zrobić drewno? Halo, panie villager? Czy mogę panu jakoś pomóc? No, coś ma tam z szyją. Albo sobie po prostu leży. On sobie chyba odpoczywa, tak. Zastanawiam się bardzo, co to tam jest. Ale to jest chyba... Kopalnia w powietrzu. Okej.
tu jest klej. No klej jak klej. Dobra, musiałem to po prostu zebrać i przetestować, by mieć pewność. Ale na tamto drzewo naprawdę dałem się nabrać. Totalnie nie przemyślałem tego ruchu, więc już kolejnych drzew nie będę uderzał. Wy sobie drzewa stójcie spokojnie, a tutaj mamy... Zaraz. Say what? Okej. Tańczące banany w krainie bananów. Coś mnie bije. O nie! To znowu ta świnia Blaze. Dobra, słuchajcie, mam pomysła. Wchodzimy szybko do tego domu. O nie, to jest kolejna! Goddammit! Zamknij się! O! Jesteśmy chyba bezpieczni. Chyba tak. Chyba jesteśmy. Nie wiem, tak mi się wydaje. Czemu w ogóle te jabłka się stakują po 3? One się stakują serio tylko po 3. Dobra, wchodzimy wyżej. Boję się, że tutaj coś może być, no bo co można stracić dobrego w takim świecie Zaraz, czemu ja jak wchodzę w ścianę, to widzę, co jest za ścianą? Widzicie to, prawda? Tam jest chodząca ośmiornica za ścianą. Jest coraz dziwniej, naprawdę. Idziemy jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. I jeszcze wyżej. Czy to się w ogóle kiedyś skończy? Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś generatora, na przykład, który cały czas kopiuje piętra w momencie, kiedy wchodzimy wysoko. Nie wiem, ale dobra. O nie, jest! Ej, tu jest łóżko, come on! Dobra, słuchajcie, rozwalmy sobie dirta i zobaczmy, co jest dookoła. Tam latają weavery w dzień. No dobra, nie powinno mnie tutaj bać wiedzieć na takim świecie. Wiecie co? Na dole czekają na mnie te dwie świnie. Ja nie wiem, co mam zrobić. A tam jest jakaś krowa, która wydawała z siebie partikle. Okej. Okay. Słuchajcie, ja mam pomysła. Zrobimy tak. Czy tam jest co? Czy jest miedź? Czy jest chyba miedź? Dobra, skopiemy się na dół po prostu. Ale nie, no te świnie na mnie czekają! Co jest z nimi tak? Jaki one mają zasięg patrzenia na mnie? Przecież to jest jakieś nierealne. No patrzcie, one już tu są, no czekają na mnie. O nie, jakiś Enderman się tutaj tepnął chyba. O nie, o nie, o nie! Tu się tepnął Enderman po mnie, przecież nawet na niego nie popatrzyłem, a jak się popatrzyłem, to mi powiedzcie, w którym momencie chociaż. Ej, to są banany. Czy banany można jeść? Mam taką nadzieję, że można je jeść. To znaczy, ej, zaraz jak te banany wychodzą. O nie, tu jest kolejna świnia. Ej, ten Enderman mnie cały czas goni, prawda? Tak, on mnie cały czas goni. On mnie cały czas goni. Ej, co ja mam teraz? O nie, jestem głodny, muszę zjeść. Nie! Nie! Zaraz, ten banan mi odrodził całe życie. Tu jest diament, nic nie widzę. Dlaczego? Ej, dobra, nie wiem, ten Enderman mnie jakoś nie atakuje. Kolejny diament, okej. W momencie, kiedy nie widzę nic, to cały czas znajduję diamenty. Jak widziałem dużo, to widziałem tylko dwa przez cały czas. Dobra, wychodzimy gdzieś tutaj. Tu jest w ogóle, aha, to jest krowa na tęczy. No dobra, ej, tam jest portal do Netheru. Okej. A tam jest, ej, cały budynek z diamentów. Nice. No to ja mam pomysła, to pójdźmy tam. A zaraz, co tutaj jest? To jest mały, ej, to jest ultra mały zombiak. Okej, dobra, idziemy stąd, bo małe są niebezpieczne, a takie małe to nie wiem, do czego będzie zdolne. Ej, o nie! Ten banan daje ten efekt! Ja nie wiedziałem! Myślałem, że to po prostu ten Enderman mi dał, ale dobra. I najgorsze jest to w tym bananie, że on regeneruje zdrowie, to fakt, ale nie regeneruje głodu, więc nie można biegać. Dobra, wbijamy tutaj do diamentowego domu, w którym jest świnia. O, jakiś przytyty kurczak. I czy można... Ej, z niego wypadł zgiły burak. Okej. Co wypadnie z tej świni? Dobra, zobaczmy, zabijmy ją. Z niej wypadło mięso krowy chyba? Z tego kurczaka też wypadnie zgniłe mięso, no dobra. I tutaj to wygląda jak prawdziwy diament. Dobra, tylko skąd wziąć drewno, by móc to rozkopać? Chyba tutaj mi się wydaje, bo tutaj był ten blok dirtu, który był podpisany, że dirt jest tutaj. O, tu jest w ogóle pies. Nawet psu coś zrobili. Dobra, nie, wbijamy tutaj, bo tutaj mi się wydaje, że jest drewno. A nie, ej, co tutaj jest? Tu jest, przekazano ci ziemię. Ej, ja po prostu z tej ziemię zostanie w miejscu. Ja myślałem, że to będę musiał kopać. Ale jednak nie, tam jest wielki szkielet. Ej, dobra, słuchajcie, bo teraz mamy mały problem. Znaczy, jeżeli możemy rozwiązać małym, to jest spoko. Bo problem jest następujący. Nie mamy drewna. Wiemy, gdzie są diaksy, które nam mogą pomóc przeżyć. Tutaj co nam wypadnie? To jest ten bedrock. Czy co bedrocka można coś zrobić? Nie, chyba nie. A jakieś craftingi? Jak zrobić? O, tutaj normal... Drewno to drewno. A zaraz, a co? A deski świerczowe to crafting. Okej, kurde! Strzela coś we mnie, pewnie znowu jakaś świnia. Co to jest? To jest lis odwróconą głową, świecący się creeper na różne kolory, który po prostu wybucha normalnie i wielkie pszczoły, które... Nie wiem, czemu ona mnie goni, okej. Okay. Słuchajcie, co mogę zrobić? O nie! O nie! Tylko nie pająk! Tylko nie pająk! Nie mam jak uciekać, bo nie mam w ogóle głodu! Ej, dobra, ja wiem co, właśnie. Kurczak, dawaj jedzenie. Nie wypadło się tym razem nic. Ajajaj. Ej, tu jest za to kurczak rosnący w ziemi. Ała! Te pszczoły mnie biją. Dobra, ej, mamy kurczaki! Jest! Nice! Dobra,
słuchajcie, szybka akcja. Kwiat czosnku? Ej, nie mogę tego jeść! A tutaj są tabliczki jakieś. Co jest na nich napisane? Idź ostrożnie. Czy to jest... Ała! Woda mnie bije. A lawa? Lawa mnie nie bije. Aha. No dobra. Te pszczoły, przepraszam, mogłybyście mnie zostawić? Prosiłbym. Byłoby fajnie nawet. Nie chcę tej dyni zakładać, bo się boję, że już jej nie zdejmę. Dobra, zjem sobie banana, bo i tak jestem tutaj zamulony przez tą lawę, więc no nic nie będę w stanie i tak zrobić innego niż po prostu iść przez to powoli. Nie mogę nigdzie uciec. Te pszczoły naprawdę irytują mnie kapkę. Mam nadzieję, że ich nie uderzę przypadkiem. W sensie, nie wiem czy... O! Ej, można je palić w tej lawie. To jest taktyka. Ej, autentycznie spaliłem je w tej lawie. Ej, yo! To ma sens. Znaczy, ja się nie palę w lawie, więc chyba jednak nie ma tak dużo sensu, jakby się mogło wydawać. Dobra, tu jest śnieg. Dochodzimy do wielkiego bałwana, a tu jest złote jabłko. Mak, którego też nie można zjeść. Ej, come on. Naprawdę? Tutaj coś będzie, jakieś wejście. Ej, tutaj coś jest. Tu jest spawner. O, właśnie, wiedziałem. To było zbyt podejrzane. Czy to wielkiego bałwana da się wejść? Nie mam pojęcia, ale spróbujemy jakoś. Dobra, kolejnego diamenta zbieram. Nie wiem, czy one mi się w ogóle przydadzą, bo tak jak już sobie tutaj uzgodniliśmy, tutaj nie ma żadnych złoży drewna chyba. Co to jest takie różowe? O. Dobrze, nie zestrzeli te pszczoły. Nice. Pozbądź się tych pszczół ode mnie. Ej, zaraz, co to jest? Co jest? Ej, czemu śnieg zaczyna się topić przez ten deszcz? Ja mam nadzieję, że to nie jest jakiś toksyczny deszcz, który zacznie też mnie zaraz zabijać. Co to może być za materiał taki różowy? Czy ja mogę wejść do wody? Podejrzewam, że nie mogę wejść do wody. No dobra, więc doszliśmy do ślepego zaułku. Tutaj są marchewki. O, możemy sobie zjeść w końcu coś na uzupełnienie naszego paska jedzenia, żeby... O nie, tutaj strzałem pioruny. Mam nadzieję, że to nie jest jakoś podkręcone tak, by pioruny uderzały na przykład we mnie. Ła! Oberwałem! Od czego oberwałem? Od czegoś oberwałem. Nie wiem, czy to nie od tych pszczół? Albo to od tych marchewek? To też ma sens. O nie, szkielety. O nie, to nie ma przejścia drugą stronę. Czy ja naprawdę? O nie, zginąłem. Ej, ale mam muszko przynajmniej. O, to jest jeden plus do wszystkiego, że tutaj przyszedłem. Dobra, pszczoły gdzieś tutaj umierają. Ej, ja bez kitu. Mam wrażenie, że one po prostu się do mnie teleportują cały czas. Dobra, schodzimy na dół. I słuchajcie, spróbujmy znaleźć te drewno, bo jakby, jeżeli mamy grać w Minecraft, to drewno powinno być pierwszą rzeczą. Chociaż w sumie, ej, w wiosce jest drewno, no tak. Głupi jestem. Ej, co jest z tą wiedźmą? Halo? Aaa, dostałem! Myślałem, że mnie nie zaatakuje! Zgniłe enchantowane mięso. Dokładnie, na to liczyłem, że właśnie to dostanę po drodze. Dobra, ej, zjemy to mięso, zobaczymy, co się stanie. Yo! Mam dodatkowe serca! Dobra, zbieramy w końcu, słuchajcie, jakieś podstawowe surowce. A tam, nie wiem, czy widzicie, ale tam w tle jest góra otoczona złotymi jabłkami. Ciekawe. Ej, nie, no ta wiedźma dalej po mnie idzie! No, weź się, ty wiedźmo, ty! O nie! Ja przynajmniej nie zabiję tak! O nie! Ej, co mam teraz zrobić? Nie mogę sprintować. A nie, mogę sprintować. Dobra, nieważne, fałszywy alarm. Idziemy tam teraz. Tam jest w ogóle lama. Dobra, nie wiem, czy lamy się obawiać, czy nie. Nie, ta wiedźma po mnie idzie. Ja chcę tylko to drewno zebrać. Dobra, słuchajcie, biorę to drewno. Teraz już mam plan przetrwania. Plan, który jest idealny. Znaczy, nie idealny w kontekście tego świata, bo jakby to się nazywało tym światem idealnym, no to łatwo dojść do wniosku, że ma depresję. Dobra, ja przypominam wam, że jeszcze nie poszliśmy do Netheru, a tam ewidentnie jest portal, więc ktoś pewnie chce, byśmy tam poszli. Tutaj mamy crafting table. O, dobra, to teraz tak. Robimy sobie patyki. Dobra, cyk, kilof. No i jesteśmy gotowi na rozpoczęcie. O nie! Kurde, dalej ta wiedźma mnie goni. No przecież ja mówię, tutaj te moby mają na pewno jakieś podkręcone te pole widzenia. Bo to jest średnio możliwe, bo przez tak długi dystans mnie gonił jakiś mob. Tak samo pamiętacie te blazy świnie, nie? Jakbyśmy w tym dirtowym domku, no to tam jakby one też, no popatrzcie, jak jestem daleko od niej. Ona dalej wiedzie, ja jestem. Dobra, teraz tak. Ojoj. Mam nadzieję, że nic mnie więcej nie goni. Ej, tu jest bez kitu trudno po prostu przetrwać. Tu jest świnia czeronożna w wodzie, fajnie. Tam są nawet, ej, tego nie widziałem wcześniej, ale tutaj są uprawy zboża. Normalnie to działa jak zboże, a to? Co to jest? Margaretka? Dobra, nie wiem, odstawię to. Zbierzmy może to, nie wiem, na co nam się to może przydać, ale może na coś się przyda. Teraz, słuchajcie, wypadałoby zdobyć troszeczkę stone'a, ale tak dosłownie minimalnie, żeby móc tutaj zaraz wykopać te diamenty, troszeczkę bardziej zabezpieczyć, bo jak będziemy mieli diaczną zbroję, to przynajmniej nas tak szybko nie zabiją. Naprawdę mi ryje banie, to jak tutaj, wiecie, jakby się to kopię od tyłu, ale tak kopię w dół i wiecie co, powoli dochodzę do wniosku, że to
tutaj chyba nie ma żadnego stone'a. A nie jest stone! Ej, czyli jednak. Dobra, 3 stone'y poproszę. Bo to jest andezyt, dobra. Teraz tak, no przydałoby się... O nie, tu są szkielety. Przydałoby się jeszcze jakieś żelazo. Weźmy tutaj na górę, bo jeszcze jest drabina, to czemu by jej nie użyć? I zobaczmy, co jest na górze. Nic, nic, nic. A tam jest czerwony pył. Okej. Tutaj sobie rosną tabliczki na polach. Standardowy widok, nic dziwnego. Dobra, zróbmy sobie crafting i w razie czego, słuchajcie, żeby mieć jakiś miecz, cokolwiek. A nie, bo nie mogę zrobić miecza, bo mamy tylko na kill off. No dobra, to niech będzie, zrobimy sobie drewniany miecz. Przy czym nie będę wracał pod ziemię przecież, bo to i tak było jakoś dla mnie dziwnie ryzykowne. W ogóle tutaj każda sekunda może zawalić o waszym być albo nie być. Dobra, co jest na tabliczkach napisane, czy coś? Czy nic? Nie, nic nie ma napisane. To jest diament. O, ej, mamy trzeci diament, więc możemy zrobić czysto teoretycznie kill off diamentowy. O nie, zostawiłem tamten crafting. Jestem głupi. Chodzimy po niego z powrotem. Ej, jak tutaj da się sprintować na drabince? Nie, już myślałem. Dobra, i pyk, mamy diamentowy kill off. Teraz w sumie już nas... Nie, o nie! Już nas tutaj niedużo nawet dzieli od czegoś... zaraz ja dostałem fire resistance od stania na bloku redstone'a, czy dobrze rozumiem? No mam fire resistance, więc no skądś to musiałem dostać. Ja nie zauważyłem w którym momencie. Ej, co jest z tym creeperem? Ej. Przepraszam bardzo, ale czy nie da się mi spokojnie sobie wykopać jakichś diamentów stąd? Dobra, rozwalamy. Pyk, pyk, pyk. Żeby tylko ten creeper tutaj nie przyszedł. Dobra, pyk, pyk. Dobra, jest git. Mamy bardzo dużo, 45 diamentów. Dobra, robimy sobie crafting, ale zauważcie, że tylko tam ta wiedźma jakoś tak i tamte świnie Blaze mnie tak widziały na odległość, bo teraz naprawdę ten creeper, on już mnie tak nie widzi. No, niewątpliwie mogę się cieszyć. Ej, bo zaraz, czemu jestem taki mały? Czemu ja mam lederową zbroję na sobie, którego wcześniej nie zauważyłem? Ej, zaraz, czy jak ja ubieram diamentowe rzeczy, na sobie mam tak naprawdę lederowe, czemu jestem niewidzialny? A nie, jestem tam na dole, ej, ja stoję! Jestem taki mini mały! Ej, bo tutaj się coś ciepnęło. Dobra, nie wiem, słuchajcie, diamentowy miecz jeszcze poproszę do kolekcji, tak żebym się mógł czuć w miarę bezpiecznie. Say what? Zaraz, jak zrobić miecz diamentowy? Z dwóch bloków diamentów, serio? Dobra, niech będzie, niech będzie. To będzie najdroższy miecz diamentowy mojego życia, coś mnie bije. Co to ma być? Dobra, udało mi się pokonać tego świniaka bez głowy. Ten creeper się cały czas na mnie patrzy, mam obawy. Dobra, teraz robimy sobie tutaj pyk, mieczyk. Dobra, mamy miecz diamentowy, słuchajcie, jesteśmy ultra... Ojoj, on tam wybuchł. Ej, dobra, ej, co jest? Widzieliście to? Zniszczyłem mieczem crafting table i mi się zniszczył miecz. Nie, tu jest szkielet w ogóle. Co jest nie tak? Czy ja go mogę bić tak, jakby tutaj był? Tak, mogę go bić po nogach. Dobra, nice. Zwykły szkielet z wydłużonymi nogami. Tak, totalnie zwykły szkielet. Dobra, to słuchajcie, jak to mi niszczy, to może drewnianym kilowym to zróbmy? Uwaga. O, dobra, nie no, zadziałało. Nice. Dobra, jesteśmy teraz bardziej bezpieczni niż byliśmy jakkolwiek do tej pory. O nie, o nie, o nie, o nie, nie mam sprintu. Nie mogę uciec. Ej, dobra, słuchajcie, szybko zjem, zaryzykuję. Jeszcze, okej, okay, uciekamy w tamtą stronę, pyk, pyk, pyk. Biegniemy sobie teraz do tego portalu do Netheru, bo tutaj już, o nie, jeszcze ta wiedźma głupia. Już tutaj w miarę wszystko widzieliśmy chyba, znaczy, no, szczerze mówiąc to wydaje mi się, że nie. Ale, najpierw by, o, właśnie, dirta zbierzmy, żeby mieć dirta, żeby móc się tam dokopać, znaczy dokopać, dobudować bardziej. Dobra, tyle nam starczy, dobra, tyle nam powinno starczyć, wybiegam stąd, zanim coś nam się stanie złego. I biegniemy do tego Netheru, w którym nie mam pojęcia, co się może znajdować. Tam coś, ej, tam też coś, tam jest jakiś portal. Portal z emeraldów. Okej, okay, tam jest zwykły portal, ale tamten jest chyba na endstone'ie w ogóle, co znaczy, że tamten portal nas chyba by zabrał do endu, a ten nas zabierze do netheru, jeżeli dobrze zgaduję. To znaczy taka, aha. Dobra, słuchajcie, wchodzimy. Wchodzimy i zobaczymy, co się stanie po drugiej stronie. Uwaga, bo to może być mocne. Budowanie terenu. Ej, tutaj ktoś zrobił drogę. Ej, nie no, w sumie nether nie wygląda tak źle. Jest całkiem git. Znaczy, to jest normalny nether. A. Nether, w którym... Ej, co jest w ogóle? Popatrzcie, ej, jak skaczę, to klinuje się w tym. Okej. Okay. Nie wiem, gdzie to nas zaprowadzi, ale idźmy tym. Tutaj to też mi tak będzie... Ej, to też mi tak robi. O co chodzi? Dobra, czy mamy coś do jedzenia więcej niż te mięsa? Nie. Szkoda, bo szczerze mówiąc... O, to jest villager. Szczerze mówiąc, nie chciałem mieć tego mięsa, bo ono było naprawdę OP. To znaczy, ono dawało mi jakąś szansę na przetrwanie w tym świecie.
Nie wiem, gdzie nas to doprowadzi, ale mogę powiedzieć jedno, że Nether nie wygląda aż tak dziwnie, co jest. Może jednak wygląda dziwnie, tylko tego nie zauważyłem. Dobra, ej, bo tak bez kitu, gdzie to mnie prowadzi? Tam jest kolejny tunel, dookoła się tutaj coś dzieje specjalnego. Tam są niebieskie pigliny, to co widziałem za mną. To jest jeszcze biały zombie. O nie, ej, no czemu się tutaj nie da skakać? Głupie to jest, bo muszę po prostu dłużej iść. No, wiecie co? Klimat tego Netheru w sumie nie różni się dużo od zwykłego. A tutaj jest... Ej, tu jest koniec drogi? Tak po prostu... Ej, nie, tam coś jest. Ej, tutaj są schody dalej. Okej. Jesteśmy chyba teraz w netherowej twierdzy. Tak, to jest ewidentnie netherowa twierdza. W której to w sumie wszystko wygląda tak, jak wyglądać powinno. Tyle, że jest zrobione z innego materiału. No dobra, słuchajcie, wracam do portalu i idziemy zobaczyć, co było w tamtym drugim. Ej, słuchajcie, zauważyłem, że po tej trapdurze nie da się... A nie da się, ej, co jest? Ale popatrzcie, ja przez nie przenikam jakoś dziwnie, tutaj te świnie są. Okej, to trzeba umieć chyba po tym wchodzić, na to wychodzi, ej. Ej, ej no, ej no. Dobra, ej, ja po prostu zabiję te zombiaki. Zobaczymy, co z nich wypadnie. Ej, w sumie to szybko zginęły nawet. Okej. O nie, to się mój miecz. Słuchajcie, potem trzeba... Ej, tutaj, co to ma być? No nie, no proszę. Tutaj, ach, trzeba, po prostu nie można wejść w ten blok, bo się przez nią przeleci. Ale beznadzieja. Dobra, wracam do portalu. Dobra, słuchajcie, doszedłem do tego tunelu. Więc teraz się teleportujemy z powrotem do normalnego. Znaczy, o ile można to nazwać normalnym światem, do normalnego świata. Dobra, tutaj jest... Ej, zaraz, a wyszliśmy tędy... Aha... No dobra, czyli chyba jednoznacznie to znaczy, że... Jakby, że nie, ten portal nie prowadzi do innego miejsca, tak jak zakładała moja teoria. Więc przynajmniej to już wiemy teraz. Słuchajcie, dzisiejsza próba była dla mnie naprawdę, naprawdę bardzo popaprana. I jeżeli wytrzymaliście ze mną, to zostawcie łapkę w górę. I pamiętajcie, że jutro kolejny film, bo co nie są nowe filmy. Cześć!